Siema, byczku. Jak ci powiem, że 2 plus 2 to jest 5, to mi pewnie nie uwierzysz, bo całe życie mówiłem ci, że 2 plus 2 to jest 4. A jeżeli 2 plus 2 naprawdę równa się 5? Jak to sprawdzisz? Jak to sprawdzisz? No właśnie nie sprawdzisz. Bo dzisiaj poznamy wszystkie kłamstwa, które kompletnie zmienią twoje postrzeganie świata i zmienią twój poziom zaufania. Także będzie naprawdę ciekawie. Zostaw łapeczkę w górę, mordeczko. Każda łapeczka w górę to jeden pingwin na Antarktydzie więcej. A tych łapek dzisiaj mamy... Wow! Największa ilość! No to łapkę musisz kliknąć, mordo. To 8 tysięcy pingwinów, nie chcesz mieć więcej na Antarktydzie? No pewnie, że chcesz. Także klikasz łapeczkę w górę, a my zobaczmy, jak nas robią w ciula. Bo robią. Mistrzowskie Dobra, mamy, o, zobacz. Nie masz płatki z kukurydzą, trzeba powiedzieć, z rodzynkami. I na tyle płatków jest tyle rodzynek i jeden paluszek, no i banan. Ale tyle rodzynek, tu powiedzieli, że będą dwie łopaty rodzyn normalnie do opakowania. I nie ma tych łopat rodzyn. Kłamstwo, oszczerstwo, to jest skandal! Dawaj rodzyny! No i kupujesz takiego loda pandy i dostajesz same spodnie. No i stary, i jesz to? No bez przesady. Risto... O, akurat tu chcę zatrzymać, bo ogólnie ristorante, ta akurat, prosciutto, to jest jedna z lepszych pizz moim zdaniem. Sukcesyliana jest dobra, ristorante jest dobra. Lubię Giuseppe czasami, te grube ciasto takie zjeść, takie puszyste. Jest w porzo, ale nawalić tyle oregano? Origami? Arigato? No popatrz, no typowy Janusz. Dadzą ci czegoś więcej i jeszcze narzekam. Spokojnie. Tutaj, o, miało być tyle farszu w tym pierożku Winkies, a było gówno. O, kredens krakowski. Ale nas zrobiliście, proszę państwa. I to w Polsce. Czyli tylko miejsce, w którym jest wyznaczone na to, żeby ta czekolada pokazała, że w środku znajduje się bardzo ręcznie formowana. No przecież widać, że ręcznie formowana. Że znajduje się w środku tyle żurawiny, tyle rodzyn, czego tamkolwiek. A guzik prawda. Kłamstwo, oszczerstwo, krakowski kredens, nigdy więcej. O, tu niby miał być Mikołaj, ale z króliczymi uszami. Także oszukani. Oszukani. Tu mamy, o, tartę z serem i ze szpinakiem. A tu tylko tartę z serem. I ze szpina, z baby... Spinacci, z baby spinacci rzuconym tego. Tak o, jak ten co o zdjęcie Messiego prosił na finale mistrzostw. Co się tam zgiął, nie? Chili spaghetti. Tak miał wyglądać? A wygląda tak. Dla mnie 1:1. A tu Jean-Pierre! Chyba ja Tak mało tego wszystkiego, tej czekolady w środku. No zobacz, no co oni tu dali? Co to za 7 Days? Ciasto jak na 7 Daysa. Pewnie podobna firma, albo ta sama, albo kupują od nich. 88% czekolady miało być? Tu jest 8%! 8! Aha, 8 jest w opakowaniu. Chyba 8 kawałków czekolady na tyle bułek jest. Hershey syrup wapniowy. Z 0% wapnia. Okej. Okay. Arizona z amerykańskiej kompanii, produkt kanadyjski. No dobra, ale produkcja może mieć miejsce w innych państwach. Już nie czepiajmy się takich szczegółów. No chyba to jest odrobinę banany w syropie. To są, mi się wydaje, jakieś, nie wiem, obcięte siury. To jest złe. Jadłeś takie banany w syropie, w sensie na brzoskwinie są morele, ananasy. Ale to, ten syrop był barwiony. Machiruana, co to komu w ogóle? To było barwione. Coś mi się z tymi siurami nie podoba. Nie jadłem tego. Kawałki brokułów. A, tylko końcówki dali. No i mądrze. Mądrze. Tak, żeby ludzi wkurzyć. Pajaki sandwich 11-centymetrowy. Chyba dobrze, nie? Wygląda całkiem nieźle. New for the table. Smoked wings. Crispy cheddar bites. And white spinaci queso. I dają ci taką salsę. To jest szpinak? Kuźwa, chyba mrożony. To jest ser? Chyba coś ci się w garze rozpuściło, chamie. Oddawaj pieniądze. A tu, o, opakowanie na ogromną pizzę. A dostać... No jeszcze ananasa, kuźwa, brakuje na środku. Dobra. Zupa pomidorowa. 30% większa. A ta jest już 40% większa. No 2 plus 2 to jest 5. No nie, powiesz mi, że nie. Żartuję oczywiście. O, Russell Stever, zobacz, jaki Russell. Ale masz Russella zapakowanego, ty. Widzisz tą linię? Kłamstwo. Nie można tak łamać.
tego. Tak się tego nie łamie. Nie da się ich złamać po linii, którą stworzył producent. No trochę porąbane. O, Hambu, zobacz, jaki sprzedany. Jakie to musi być przykre, kiedy czekasz, jesteś fanem sera bez laktozy i dostajesz tylko taki wysryw, po prostu ścinek sera do takiego pięknego burgera z sezamki. Absurdalne. Strauchshort, co to jest? Tam czekolada powinna być w środku? W sensie truskawka? Bardzo mało. A tutaj, o, miał być kawałek steka. A jest taki, nie? Taki miał być, nie? Taki do smażenia. A dostajesz tylko te skrojki po prostu z grilla od szwagra, od wujka tego. O, tutaj, jak on miał? Tweety z zezem, delikatnie go wykręciło po pigule. No nie jest jeszcze najgorzej. Właśnie miałem mówić, że widziałem gorsze na przykład SpongeBoby. No ten jest zdecydowanie gorszy. Trochę się może rozmroził, dlatego. A tu Scooby-Dooby-Doo! To też taki wykręcony delikatnie. Taki ten. A tu Pop-Tarta. Taka miała być. 7 witamin i minerałów. Tu jest 7... kawałków posypki i minerał, kuźwa, stalaktyt z jaskini. Dobra, prawdziwe czy fałszywe? Ciasto czy nie ciasto? No nie, no kuźwa, to jest budzik, nie? No nie może być ciastem. Ale nóż wchodzi miękko. Pa, jakoś to trzyma. Nie, niemożliwe. Niemożliwe, że to jest ciasto. To jest budzik. Po prostu jest wybebeszony w środku. Co? To nie, to było ustawione, nie ma szans. Ciasto czy nie? No nie, no to można takie ciasto zrobić. Może być, niech będzie ciasto. Ciasto. Strzelam, że ciasto. To jest ciasto. Tyle mam do powiedzenia. Prawdziwe ciasto. Cake. Cake, cake. O, to nie... O. Prawdziwe czy ciasto? Nie, no to ewidentnie widać, że ciasto. To jest ciasto. Papryka, ciasto. Nie ma szans, że to... To była kurwa papryka? Kto ma taką... No i popatrz, nie dowiesz się. To jest co? No to ciasto, to już wiemy, nie? Ładnie wygląda, całkiem nieźle. Konsumuj sobie, jedz sam. Tu co? Ciasto czy nie ciasto? Wow! Jak dokładnie? Chociaż te frytki takie wydają się? No popatrz. Jeszcze w środku flaga Stanów. Ciasto czy nie ciasto? Nie no, to jest prawdziwa Nutella. To jest prawdziwe. W to ciasto nie wejdzie. A, nie pokażesz, chamie. Dobra, to jest papier. No nie no, to widać, że to jest ciasto, nie? To widać, że to jest ciasto. Krój ten paper. Widać. Czemu on nie pokazuje do końca? Chamie. Taśma czy ciasto? To jest taśma. To jest taśma. Ewidentnie taśma. Na bank to jest taśma. To jest taśma na bank. Nie zostanę oszukany. To jest ciasto. Co? Nie, dobra, ja się do tego nie nadaję. Bezpestkowy watermelon. Widzę 4 tutaj, jak byk. Dobra, tu komuś się coś ulało za bardzo. Ja bym się cieszył z takiego loda, nie jest najgorzej. A, tu lizak panda. No to już jest złodziejstwo fest. Nie, no wiesz, kupujesz 100% soku, który zawiera tylko 27% soku. Także gdzie poddziały się 73% tego soku? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie. Never know. A tu mamy, o proszę bardzo, jakie wege kanapki pszenne. Co to za catering wysyła takie dania? Wspaniałe. O, tutaj Snickers, a tutaj podwójny, który jest trochę większy od tamtego, że niby podwójna, tak naprawdę sprzedają 2/3 tamtego. Nieważne. Czok pełen orzechów. Bez orzechów. Sama kawa. A może tak się firma nazywa, nie zwróciłem uwagi. O, kolejny SpongeBob, który się trochę rozlał. Taki z horroru SpongeBobę. A tu mamy Arby's, chrupki, large i medium. A usypane jest tyle samo. Zobaczcie, co robi opakowanie. Jak można czasem się wkręcić w temat, że 2 plus 2 to jest 5. Idealny przykład. O, że takie cienkie plajstry. Mi się też wydawało, że kuźwa, tu będzie ile cheddara, kuźwa, to tak będę kroił i se na hamburgera wrzucał, na cheeseburgera z cheddarem w sensie. A to takie plajstry, kuźwa, jak do łamania się na święta opłatkiem. No trochę przesadzili. A tu, o, góry i doły krewetek, że niby takie długie krewetki, a tak naprawdę z metra cięte. A, że tu jest tyle szynki, tu jest tylko jeden plajster sera, na to pomidor, no też przesadzone. Jezu, no jakbym kupił coś takiego, był głodny i dostał coś takiego, to jest absurd, nie? Ciasto bezglutenowe, czekoladowe, produkt zawiera gluten. No, czemu kłamiecie, czemu naprawdę, i to jeszcze w takich jakby absurdalnych rzeczach, beef ravioli, o, zobacz. A, że miało być w środku... z mięsnym sosem i w ogóle i tam było tyle sosu i tylko jedno ravioli. No, że tak powiem, wiesz, co kupujesz. Musisz być świadomym klientem, konsumentem, nie? O, zobacz, jaki falafel na pół skręcany. To jest w ogóle te
tak jak mówię, opakowania z Lejsów, nie? Że masz takie opakowanie, tyle chrupek. No kto to widział? Proszę Państwa, kto to widział? Tu mamy awokado. Właściwie kawałek tylko tego awokado. Właściwie, no tak jak mówię, kolejny wysryw obkrojony jakiś z awokado, a ktoś zamawiał kanapkę chleb z awokado. Więc tylko awokado jest bardzo mało. To mamy, o, no to jest oszustwo. Zobacz, jak ta cytryna urosła. Ona była sztucznie pompowana, genetycznie modyfikowana cytryna, która zapuściła taką skórę, a samego farszu jest tyle, że nawet kuźwa babcia do herbaty tego nie wciśnie, jak przyjedziesz w gości. No trochę za mało, ewidentnie za mało. O, a propos Lejsów, new bigger size... A ten jest old bigger size, stary size tu nowy size. Chrupków tyle samo, chrupków jest dotąd. Do logo tego mniejszego. Żeby otworzyć, naciśnij tutaj. No i co? A, i ktoś nacisnął i się nie dało otworzyć. A, że już widzę, że jest wciśnięte. Może, bo to makaroni jakieś. Może akurat takie opakowanie, no już. Tu chyba troszeczkę przesadzasz. Tu mamy, o proszę bardzo, znowu 65 kawałków czekolady na metrze kwadratowym, a tutaj tylko jeden fragment. No, tu też bym czuł się oszukany. Trochę tego, to pepperoni chyba, nie? Pepperoni, czy salami jakieś, czy pepperoni. No pepperoni trochę za mało. Za mało, żeby się najeść. Ja jestem mięsny mięsny gość, więc lubię. To miało być w opakowaniu. Coś tu się nie zgadza. Reklamacja. O, zobacz, to miała być granola pełna orzechów i dostajesz ścinek orzecha włoskiego specjalnie dla ciebie. Wiesz, czasami ludzie trolują tak, że może i powyciągają trochę rzeczy, żeby po prostu zrobić content, żeby powiedzieć, ta firma oszukuje. Ale nie zawsze. Czasami też, znaczy czasami. Dużo, dużo cięższe. 90%. Firmy robią w ciulika. Tak się zdarza. A tu bistro z pulpetami. No, z dwoma chyba. Tu, nawet tu na brzegach jest więcej tych pulpetów. Także, no jest oszustwo. No, ale ludzie kupują, jedzą. Ludzie chcą jeść, no. Bo nie dadzą rady bez jedzenia. Tak miał wyglądać lód, a tak wygląda w środku. Komuś się kuźwa śmietany ulało na maszynie. Krakowski kredens tylko wśród pizz. Zobacz, ile pepperoni. Dali na jedną stronę krakowski kredens. Wycięte, można sprzedać, oszukać ludzi. Oczywiście, że tak. No, powiem wam, że no nie ufajcie. Nie ufajcie temu jedzeniu, bo to jest truskawki i jagody. No i jest kilo truskawek, a jagody wrzucone tak, o, żeby to sprzedać, no, żeby było wiadome, że kupujesz coś do szejków. A tu, o, tak miał wyglądać McFloat, a wygląda jak srak float, no, ty tak wygląda. O, proszę, o, zaoszczędź 1/3, chyba straci 2/3. Bo to jest ewidentnie, no coś tu, i to nawet jest, tak, to jest ten sam fragment łososia, bo jeszcze sprawdzałem po tych, widzicie, po tych śladach, czy on czasem nie był jakiś oszukany, wsadzony i tak dalej, no nie, po prostu 1/3 łososia jest wsadzona, płacisz jak za całość, masz 1/3, dobra, a, że on się nazywa Kapitan Crunch, a jest k***a komandorem, bo ma 3 tylko paski, jaki z niego kapitan? Ale ktoś parówę odwalił. No nie, no. No proszę bardzo, pomidory w puszce. I co tam mamy? Ananas? Czy brzoskwinia? No, musisz klientom wytłumaczyć, że zupy pomidorowej nie będzie. Będzie taka chłodnik kuźwa z brzoskwi. A tu ponadgryzane kawałki mięsa w twoim nuggetsie? Nie wierzę. Nie, poczekaj. To była już ustawka. To na bank była ustawka. No i co, moi drodzy? Mam nadzieję, że już wiecie, że 2 plus 2 też może być 5. Zależy, w co wierzysz. Oczywiście ode mnie to tyle. Zostaw 8000 polubień i żegnaj. Trzymaj się, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Mam nadzieję, że łapeczkę już klikłeś. Nie kombinuj. Klikaj pod spodem i subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, mistrzowski łokieć. Prawdziwy, nie fałszywy mistrzowski łokieć.